kaszlacie. Oj! Ja tu sprawdzę, Nela, czy ty nie masz gorączki. Ty chyba masz gorączkę. Zaraz sprawdzimy temperaturę. A ty, Lila, ty masz może gorączkę? Zaraz zobaczymy. Ojej, jaka gorąca głowa. Dobra, Nela, słuchaj. Chodź tutaj. Ja ci daję inhalator. Proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Trzymasz? Trzymaj, tak. I już guziczek włączamy. I już. Ciach. I proszę się inhalować. A za chwileczkę zmiana i będzie Lila. Ho, ho. No, dziewczynki do inhalacji to dostają zazwyczaj tablety. Żeby się tak nie nudziły, bo ta inhalacja to długo trwa. Ho, ho. Proszę, Lila, tablet dla ciebie. No i już trzeba iść po tablet dla Neli. Awesome! Już, już, już dajemy. Proszę bardzo, Nelcia, tablet dla ciebie. No. Możecie sobie coś chwilę pooglądać na czas, kiedy macie inhalację. A jak skończycie, to będzie inhalacja Lili, a później będą lekarstwa. Dziewczynki, takie chorutkie. Siadaj, kochana, siadaj, kochaneńka. Masz tu inhalator? Trzymaj sobie, ja już ci włączam. I się inhaluj, inhaluj się, dziecko. Ojejku. Nie wiem, jak to będzie. Musimy te dziewczynki jakoś podreperować, bo jak one tak będą cały tydzień chorowały, to kto się będzie z nami bawił? Nie przejmuj się, skarbonitko. Ja już chyba mam pomysł, jak dziewczynki troszkę rozruszać. Powiem wam w sekrecie, że mam dla nich super nową grę karcianą. Zaraz im pokażemy. Ho, ho, no czytacie mi w myślach. Słuchajcie, ja też wpadłem na genialny pomysł, ale ja z kolei wpadłem na pomysł prac plastycznych i też mam dla nich super ekstra niespodziankę. Także zaraz wszystko im pokażemy i mamy nadzieję, że może poczują się choć troszkę lepiej. Oj, a ja jeszcze zapomniałam. Zanim to, słuchajcie, chłopaki, to ja jeszcze dam dziewczynkom lekarstwa i zmierzę temperaturę, dobrze? Bo jakieś takie ciepłe te czoła miały. No jasne, jasne. Zrób, co uważasz, a potem dasz nam znać, kiedy możemy już wkraczać z naszymi atrakcjami i rozrywkami dla nich. No to dobrze, dziewczynki, ale wy tu bidulki jesteście. To jeszcze zanim inne rzeczy, to ja bym wam może sprawdziła temperaturę. O, 36,5, nie ma temperatury. No to dostaniesz tylko syropek na kaszel i coś na gardełko i zaraz będziesz się już troszkę lepiej czuła, wiesz? A teraz do Nelusi. No, kochanie, zobaczymy, jak tam twoje, jak tam twoja temperaturka. No, też całkiem nieźle, całkiem niezła ta temperatura. No to dobra. No to ja idę szybciutko po lekarstwa, tak? I zaraz, słuchajcie, Newton będzie miał dla was niespodziankę. Także uszy do góry. Coś wymyślimy, żebyście miały troszkę lepszy humor, żebyście się lepiej czuły. No to, kochanie, masz tutaj jeszcze syropek. Awesome! Szybciutko. Super! No i jeszcze syropek dla Nelusi. Proszę, kochana. Zaraz się będziesz czuła lepiej. Ekstra! No, słuchajcie, dziewczynki, ja tu mam dla was taką superową grę karcianą. Uno, nie wiem, czy znacie, ale tutaj mam edycję limitowaną z psim patrolem. Super! No to jutro, wytłumacz nam, jakie są zasady. No to słuchajcie, gra polega na tym, żeby jak najszybciej pozbyć się swoich kart. Każdy z graczy dostaje po 5 kart. Oczywiście nie pokazuje ich nikomu innemu. Reszta kart układana jest w stos i pierwsza karta z góry tworzy stos rozgrywki. Później dopasowujemy
cyframi, jak tutaj widzicie, o cyfry są, albo postacią, albo kolorem. Oprócz tego mamy jeszcze karty specjalne. To jest karta, która mówi, że następny gracz stoi jedną kolejkę. To jest karta, która mówi, że następny gracz bierze dwie karty, chyba że też da taką kartę, no to wtedy kolejny gracz cztery i tak dalej. To jest karta zmiany kolejki, czyli jak kolejka była zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to teraz w przeciwną stronę. To jest karta plus jeden, tak samo działa jak karta plus dwa. I karta zmiany, można ją rzucić zawsze i jest to taka uniwersalna karta jak Joker. Kto pierwszy kończy, ten wygrywa. No to co, dziewczynki, zaczynamy? Okej, okay, no to jak zasady są jasne, to może mama rozpocznie. Nie wiem, czy mówiliśmy, ale gra to jest Uno i to jest edycja specjalna Psi Patrol. Awesome! Można takie kupić w Pepco. Radzę Newtona, można takie w Pepco kupić. Dobra, no to co, to rozdajemy dla każdego. Tak, każdy sobie trzyma, nie pokazuje innym. Karta 2 niebieska. Jak on się nazywa? Marszał. Marszał. Dobra, no to okej. Okay. Każdy sobie chowa swoje karty. O. Ja wam pokażę, jakie ja mam karty. Patrzcie się, jakie ja tu mam karty. Ja mam takie. O. Zobaczymy. No to dobra, kto zaczyna? Ja. Ty zaczynasz? No to zaczynaj pierwsza. Albo dajesz tak, albo musisz dać marszala, albo dwa, albo niebieskie. Super, no to dajesz. Marszał. Super. Złoty inaczej. No to teraz skarbonitka. Ojejku, co ja mam dać? Co ja mam dać? Ta pierwsza runda taka trudna. No. To może ja ci skarbonitko pomogę. To możesz dać, popatrz. O. Ciach, to też jest marszał. Okej, okay, no to teraz... Ale w jednej liczbie. No to teraz ja. Co ja tutaj mogę dać? Nie za bardzo, no. A, mam takie, popatrzcie się. Ciach! Teraz Newton. Ja tu Newtonowi pomogę, bo mu się ciężko trzyma. O, Newton ma... To ma Newton, nie? Może dać. O, ciach! Tak jak ja. A i ja teraz nie Nela. Mam żadnego. No jak nie masz żadnego? Masz albo zielony, albo dwa, a albo zielony. Marszał. No, zielony, no to super, dajesz. A teraz piesek. Co ty tutaj, piesku, masz? Ojej. Nie wiem. Hau, hau. Kogo by tu dać? Nie mogę nic. A mam takie, mogę dać. Plus dwa. Plus dwie karty dla Lili. Lila, masz tu takie plus dwa, czy nie? Zobacz, czy masz plus dwa. Jak nie, to ciągniesz dwie karty. Nie masz plus dwa, ale schowaj sobie karty wszystkie, schowaj sobie. Nie. No to Lila ciągnie dwie karty. Jeden i dwa. No to teraz skarbonitka, czy skarbon... O, skarbonitka ma tu takie niebieskie. No to już dajemy. Ciach. Awesome. Ja mam niebieskie. I teraz ja... Czy ja tu coś mam? Czy ja tu coś mam? Pomogę ci. Mam... Mogę tego dać. Proszę. Dla Newtona kolejka stop. Chyba, że Newton coś tu ma ciekawego. A, Newton, masz tu takie coś ciekawego? Nie bardzo, bo możesz na to dać tylko stop. No dobrze, Newton stoi jedną kolejkę, to teraz Nela. Możesz dać czerwone albo Chase'a. Mówi, a mama stoi kolejkę. Mam, nie ma. Stoję kolejkę. No i teraz Newton. Ciach, ostatnia karta. Newton wygrywa. A ja mam. Ja na jaki kolor zmienił? Na czerwony. Bo ja jestem Newton, mówię czerwony. A nie, masz Chase'a. No, mam Chase'a. Masz Chase'a. No i wygrała Lila. Piątka. Ale jeszcze musimy Disney. Tak, teraz wy, jeszcze tak, świnka. Mam dwie karty. Świnka ma niebieskie, ciach, daje. I świnka też już wygrała, kolejna. No to rozrywka się skończyła. Mama przegrała. No, no. Mama przegrała do końca.
Ale słuchajcie, Uno wam bardzo polecamy. Dziewczyn, humor się poprawił troszkę? Poprawił wam ten swój humor? No to super! Mamie i dziewczynkom. Jak wrócą, będą miały niespodziankę. No, mama lubi takie dekoracje. Jeszcze tylko dołożymy światełka i będzie super. Wow, dziewczyny. Świetnie to wygląda. Awesome. Naprawdę piękne dekoracje. A to są prawdziwe dynie? Tak, mama je ostatnio pomalowała. Nie no, świetny pomysł. Naprawdę! Też nam się bardzo podoba! Złoty kolor pasuje do jesieni! A gdzie są te światełka? Leżą na stole, ale trzeba do nich jeszcze włożyć baterie! O! To zadanie w sam raz dla mnie! Może wam trochę pomogę, co? No bardzo chętnie! Każda pomoc nam się przyda! No, gotowe! O czym? Mam jeszcze kasztany i orzeszki. Położymy je tutaj, będą się ładnie komponowały. A wiecie, że orzeszki są bardzo zdrowe? Awesome! Wiem! Zjadam je codziennie. Dzięki nim mam super błyszczące futerko. Orzeszki są dobre nie tylko na futerko. Dzięki swoim właściwościom pomagają w procesach uczenia się. Świetnie wpływają na układ krążenia, zmniejszają cholesterol i nadciśnienie. Warto zjadać ich dużo. No chyba, że ktoś jest uczulony, to wtedy może się rozchorować. Oj, to prawda. A masz, Wiolu, jeszcze więcej tych orzeszków? Chętnie bym się poczęstował. No jasne. Bierz sobie ile chcesz. Ja sobie nazbieram w parku. No to idę się poczęstować. Wracam do was za chwilę. Ja to bym chyba jeszcze troszkę te dynie poprzesuwała. O tak, tutaj. I troszeczkę bym poprawiła jeszcze te światełka. O, super. Tak chyba jest dobrze. Awesome. Ała, ała. To chyba Newton. Ciekawe, co się stało. Lepiej chodźmy do niego. Te krzyki nie wróżą nic dobrego. Newtonie, co się stało? Dlaczego tak krzyczysz? Ała, oj, jak boli, jak boli. A co ci się stało? Mów szybko, my nic z tego nie rozumiemy. Ała, mój ząb. Boli cię ząb? Pewnie ugryzłeś orzeszek, tak? I rozbolał cię ząb? Chyba go złamałem, oj, jak boli, jak boli. Ojejku, to musimy iść do dentysty. A po co zaraz do dentysty? Może samo przejdzie. Obawiam się, że nie przejdzie. Jak ząb jest złamany, to i tak musi naprawić go dentysta. No, nie ma innej rady. A otwórz buzię, zobaczymy, co tam się stało. Nie, nie chcę. Poczekajcie chwilę, może mi przejdzie. Muszę się zastanowić. Może sam dam radę naprawić ten ząb. Do naprawy zębów potrzebne są specjalne narzędzia. I trzeba umieć to robić. A ty nie jesteś dentystą. Wezmę sobie tabletkę przeciwbólową i zaraz mi przejdzie. Z tą tabletką to dobry pomysł. Ale myślę, że bez wizyty u dentysty i tak się nie obejdzie. Poczekaj tu chwilę. Zadzwonię do dentysty. Zapytam, kiedy mógłby cię przyjąć. Nie, nie, nie trzeba. Nie dzwoń. Już mnie prawie nie boli. Ała. Oj, Newtonku, coś czuję, że ktoś tu się boi dentysty. Tam zaraz boi. Po prostu nie chcę mu głowy zawracać. Na pewno są bardziej potrzebujący ode mnie. Oj, coś mi się wydaje, że świnka ma rację. I Newtonie, nie ma sensu tego przedłużać. Czym później pójdziesz do dentysty, tym bardziej będzie bolało. Kiedy ja nie lubię chodzić do dentysty? Newton, daj spokój.
Dostaniesz zastrzyk przeciwbólowy i nawet nic nie poczujesz. Co? Zastrzyk? Nie ma nawet mowy. A gdzie będzie ten zastrzyk? No jak to gdzie? W dziąsło. To tym bardziej nie ma mowy. W życiu tam nie pójdę. Newton, bądź racjonalny. Przecież jak tego teraz nie załatwisz, to potem będzie tylko gorzej. Oj, co za pech, że też akurat chciało mi się zjeść tego orzeszka. Nie chcę iść tyle. No jak chcesz, na siłę cię tam nie zaciągniemy. Chodź, Skarbonitko, idziemy do parku poszukać więcej tych kasztanów. Oj, Newton, będziesz tego żałował. No to idziemy, papa. Papa! Coś płacze. Ale gdzie to tak płacze? W pokoju. A co ci się stało? A nic, nic. Nie zawracaj sobie mną głowy. Newtonku, no mów szybko, co ci się stało, bo się martwię. A, bo ugryzłem orzeszek i teraz boli mnie ząb. Chyba go złamałem. No to czemu od razu nie mówisz? Trzeba iść szybko do dentysty. Nie, nie, nie! Już mnie tak bardzo nie boli. Jak nie boli, jak słyszałam, że płakałeś. Poza tym i tak musimy pójść do dentysty, bo trzeba sprawdzić, czy coś ci nie dolega. Ja już sam sprawdzałem. Wszystko jest w porządku. Coś mi się zdaje, że ktoś tu się chyba boi dentysty. Kto się boi? Że ja? Ja się nie boję. Po prostu nie chcę zawracać głowy. Nie wykłupiaj się. To jego praca. On bardzo chętnie zobaczy, co ci dolega. Nie chcę iść. On mi będzie robił zastrzyk. To boli. No na pewno ten zastrzyk będzie mniej bolesny niż ten twój ząb. To jak ukłucie komara. Co? Komara? Nie cierpię komarów. Jeszcze mi powiedz, że będzie mnie potem swędziało. Nie no, co ty? Zastrzyki nie swędzą. Dentysta cię szybko znieczuli i ząb przestanie cię boleć. Zrobi co trzeba, naprawi i będzie po kłopocie. No, jakoś mało to przekonujące. Poczekaj, mam lepszy pomysł. Znam dwie super dentystki, które są bardzo delikatne i na pewno szybko naprawią twój ząbek. Tak? A kogo? No jak to kogo? Lila i Nela. Słuchaj, one na pewno sobie świetnie z tym poradzą. Zaufaj mi. Ale kiedy ja się boję? Nic się nie bój. Poczekamy, aż dziewczynki wrócą z przedszkola i na pewno się tobą troskliwie zajmą. A teraz chodź do kuchni. Dam ci coś przeciwbólowego. Nie możesz tak cierpieć. Dobrze, że już jesteście, bo mamy kłopot. Co się stało? Nasz Newton złamał ząb na orzeszku i trzeba mu pomóc. To zadanie dla dentysty. Czyli Dnana. Super, to w takim razie się rozbierajcie, a my tu na was czekamy. Oderwaj mi mu mocnego zęba. Tylko. I daj tutaj, a tu. A teraz wykreślimy mu ząbki. A teraz damy mu nowy. Teraz sprawdzę. A teraz potrzebuję wiertarki. A ja teraz musimy mu nowy ząb dać. Ja umiję. Teraz nowy ząb. Teraz potrzebuję świetlicy. I powiem ci coś, musisz zawsze mieć
zrobimy za kukiem. I prawdę, ale ja mu to zrobię teraz. Bo musi być dwa szczepienia i wtedy nie będzie go, nigdy nie będzie chorował. Ojejku, biedny Newtonek, tyle różnych zabiegów będzie miał. I po łazetu podam ci tam nowego zębka. Bierę ci i dam ci nowego. To nie będzie cię bolać, ale ty wiesz. No takie dwie dentystki, to ja bym na pewno do takich dentystek chodziła, a wy widzowie? Zbadać cię! Chcielibyście mieć takie fajne dentystki. Zbadać cię! No pewnie, zbadaj mnie też, moje ząbki, czy wszystko z nimi w porządku? Okej, okay, czy mam zdrowe? Ale jeden mi ma złamanie. To napraw mi. Okej, już ci dam kawałek rączka. Cukawka, że rączka nie będzie ci to bolało. Mogę ci dać plasterek. I proszę. Ho, ho, tak świetnie te ząbki badacie, takie świetne z was dentystki, to może ja bym zrobił od razu przegląd jamy ustnej. A, na Lusiu, może byś mi zrobiła przegląd. Ej. Dobra, to proszę na tego ząbka. Myjemy ząbki rano. Myju. Od razu ja ci jednego ząbka. Muszę leczyć, proszę mnie wyleczcie, proszę was. Dobrze. Trzeba leczyć ząbki zawczasu, żeby potem nie bolały. Muszę uciąć. Wyjemy resztę ząbków, żeby się nie bolały. A ja już, widzowie, jestem prawie wyleczony. Niepotrzebnie się tak martwiłem, ten zastrzyk prawie nie bolał. I dzięki temu, że panie dentystki mnie wyleczyły, to teraz mam zdrowe ząbki i mogę jeść różne rzeczy, nawet twarde. Dziękuję wam, kochane jesteście. Dałam ci. Jak wspaniale, że my mamy takie super dentystki. Gdzie sąśna mama. Cześć wam. Widzę, że prace plastyczne robicie. A co to będzie? Wyklejamy obrazek zgodnie z rysunkiem. Popatrz. Awesome. Ładny ten obrazek. Podoba mi się. A co potem macie zamiar z nim zrobić? Nie wiemy jeszcze. A dlaczego pytasz? A, bo bardzo mi się podoba i chciałbym go dać komuś w prezencie. A komu, jeżeli można spytać? No dobra, powiem wam. Skarbonitce. A to jakaś okazja będzie? No nie pamiętam. Urodziny? Imieniny? Dzień kobiet? Dzień świnek? Nie! No to mów szybko, o co chodzi. O nic nie chodzi, tak bez okazji. Coś kręcisz? O, bo ja się tak ostatnio przyglądam skarbonitce i fajna z niej świnka. No fajna, fajna, wszyscy ją lubimy. No właśnie, ja w tej sprawie. Bo może mógłbyś mi doradzić, jak się jej troszkę przypodobać? Ktoś tu się chyba zakochał. Tam zaraz zakochał. Chcę zdobyć jej sympatię i tyle. Nie musisz udawać. Skarbonitka się podoba nie tylko tobie. Komu jeszcze? Pewnie temu Bolkowi albo Żółwiowi Zenkowi, co? Gadaj szybko. Gdzież ona dla niego? Taka fajna dziewczyna, a on taki ślamazarny. Zanim on ruszy, to jej już dawno nie będzie. Ona potrzebuje kogoś bardziej błyskotliwego, a przede wszystkim szybszego. Może kogoś takiego jak ty? No to już prędzej. Dobra, nie ciągnij mnie za język, tylko mów, co ona lubi i jak się jej przypodobać. Gadacie tak głośno, że jeżeli tylko skarbonitka jest w domu, to na pewno was słyszy. Dziwiesku, skarbonitka to fajna dziewczyna i lubi wszystkie takie same rzeczy jak inne fajne dziewczyny. No czyli co? Kwiatki, wierszyki, słodycze i generalnie chodzi o to, żeby być miłym. Ja jestem miły, nic z tego nie rozumiem. Kupię kwiatki. I słodycze! Awesome! Dobry pomysł!
To idę do sklepu. Pa, pa! Pa, pa! Jak się skarbonitka obudzi, to się ucieszy, że dostała czekoladki. Na pewno zyskam jej sympatię. Au, au. La, 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 la. O, a co to? Czekoladki? Skarbonitka na pewno nie będzie zła, jak się poczęstuje. Zaraz, jak to się otwierało? No dobra, jest. Dobre. To może jeszcze jedną? A potem się... O, jakie dobre. No, no to jeszcze jedną. Na pewno nie będzie zła. A może jeszcze jedną? O, jakie dobre, jakie dobre. Jakie dobre. O nie, zjadłem wszystkie. Spadam stąd, zanim skarbonita się zorientuje, że to ja. Ona sprytna jest, to sobie w promocji kupi nowe klekle. A co to? Co to za śmieci? Ktoś mi je podrzucił? No naprawdę, bezczelność! Położyłam się na malutką drzemkę, a tu takie coś! O, witaj, skarbonitko! Już wstałaś? Ho, ho! I widzę, że już wszystkie czekoladki zdążyłaś zjeść. No, masz apetyt. Ty piesku, tego się po tobie nie spodziewałam. Jesteś okropny, nie lubię cię. Ale co ja takiego zrobiłem? Nie smakowały jej te czekoladki, czy jak? Dziwne. Ale te baby są niewdzięczne, klekle. Ech, nawet mi nie mów. Nic mi nie wychodzi. Chciałem trochę przypodobać się skarbonitce, a tu taka wpadka. Kupiłem jej czekoladki. Ona je zjadła i jeszcze potem była na mnie zła. Sam już nie wiem, co robić. No co ty? Z babami to tak zawsze. Nic się nie przejmuj. One strasznie kapryśne są. Niby coś chcą, a jak już to dostaną, to się denerwują na nas. Nie możesz się zrażać. Musisz próbować dalej. No ale co ja bym niby miał zrobić? Bo ja już sam nie wiem. Może napisz jej wierszyk. Wierszyk? Ja nie umiem. Nawet nie wiem, od czego miałbym zacząć. Na szczęście masz mnie. Ja ci pomogę i razem napiszemy cudny wiersz dla skarbonitki. Będzie zachwycona. No to super, piszmy. Poczekaj, zaczniemy tak. I koniec. Myślisz, że jej się spodoba? No ja. Że tak. Dziewczyny lubią takie wierszyki. No ale jak ja mam to zrobić? Normalnie. Podchodzisz. Najlepiej jak będą wszystkie dziewczyny. Tak, żeby skarbonitka widziała, że ci zależy. No i mówisz. A, no dobra, to idę. Cześć, piesku. Chcesz z nami zagrać? Nie, hał, hał. Wiesz, przyszedłem powiedzieć wierszyk. Wierszyk? Dla nas? Dla skarbonitki. Wow! Super, ależ to romantyczne. No nie wiem, trochę się boję. No przestań. Czy piesek na pewno się postarał? No mów. Skarbonita to najpiękniejsza w domu Chiquita. Ona oszczędności panią. Żadne promocje jej nie mamią. Dobrze liczy i rachuje. Swego budżetu nie rujnuje. Awesome! Jest różowa, okrąglutka. Taka wcale nie malutka. Głosik piszczy, nosek duży. Z nią zabawa się nie dłuży. Nie no, ja wiedziałam, że znowu coś knujesz. Co to, nie chcesz cały dzień? Podrzucasz mi śmieci
I jeszcze mówisz, że ja ci zjadłam. Uh-oh. Potem nabijasz się ze mnie. Gruba jestem, tak? Nie malutka i piszczę. A do tego śmieszna? Dość tego! Obraziłam się! Oh, no. Tak się starałem. Uh-oh. No ja już sam nie wiem, o co chodzi. Czy piesku, bo widzisz, naprawdę bardzo dziwny ten wierszyk. Taki mało miły. Też mi się tak wydawało. Ho, ho. Ale Bolek mi powiedział, że taki będzie okej. Okay. Bolek ci powiedział? To wiele wyjaśnia. Co Bolek? Co Bolek? No ty wymyśliłeś ten wierszyk. No tak, pomogłem ci. No i okazuje się, że jednak się nie spodobał skarbonicce. Normalnie tej śwince to trudno dogodzić. Oh, no. Nic jej się nie podoba. Przecież ten wierszyk to taki mało miły. Jakiś podteksty, że gruba i piskliwa. Tam, czepiacie się. Ale czekaj, mam lepszy pomysł. Uh-oh. Praktycznie doskonały. Ja swego czasu załatwiłem Romkowi od czarownicy eliksir miłości. Uh-oh. Może mogę jeszcze trochę, to byśmy dodali skarbonicę do herbatki i już by była w tobie zakochana. No ja nie fajnie wspominam ten eliksir. To nie był dobry pomysł. To jest świetny pomysł, zaufaj mi. Czy piesku, takie sztuczki to tylko wkurzą skarbonitkę. A nie lepiej normalnie pójść powiedzieć, że bardzo ją lubisz? A gdzie tam? Dziewczyny tak nie lubią. A ty najlepiej wiesz, bo jesteś dziewczyną, tak? Uh-oh. Znam się na dziewczynach. Obawiam się, że wcale się nie znasz. My jesteśmy dziewczynami, to lepiej wiemy, co jest dobre, a co nie. Właśnie. Idź GPS-ku przeprosić skarbonitkę i wyjaśnij jej, jak było. Powiedz, że nie miałeś złych zamiarów, ale jakoś tak niechcący wyszło. Powiedz, że bardzo ją lubisz i że chciałeś jej to jakoś okazać. Będzie dobrze, zobaczysz. Znowu się będziesz ze mnie naśmiewał? Co ty mnie tak nie lubisz? Dlaczego mi dokuczasz? Ale to nie tak! Oh, no. A jak? Od rana mi robisz na złość! Bo to wszystko wyszło nie tak jak trzeba. To pudełko po czekoladkach to jakiś przypadek. Uh-oh. Nie wiem, kto je zjadł. Ja zostawiłem całe opakowanie, a potem ty mówisz, że było puste. To może ktoś inny je zjadł, jak ty spałaś. A co do tego felernego wierszyka, to Bolek mi go wymyślił. Poprosiłem go o pomoc i on mówi, że taki będzie fajny. Bolek? No mogłam się tego spodziewać. W jego stylu. Przepraszam, nie chciałem ci dokuczyć. Bardzo cię lubię i chciałem ci to jakoś pokazać, ale mi nie wyszło. Ojejku, GPS-ku, to takie miłe. Ja ciebie też bardzo lubię. No to zgoda? Zgoda. Mm.